Sheraton Sopot. Proszę Państwa, jesteśmy przed Sheratonem 20 października dzisiaj. A tutaj naprzeciwko Sheratona, pod kościołem, właśnie wybiła godzina, chyba 15, stoi policja, właściwie policyjna polewaczka do trumienia demonstracji. Ona tu stoi i mruga. Ładna piosenka i długa. Podobno tu kibice gdzieś grasują po Sopocie. W ilości 800 osób, tak jak zorientowałem się już. No i policja tu stoi i czeka na wezwanie. Tu takie kiedyś polewaczki były. To już jest nowszego typu. Działko ma z przodu tutaj, o, zasłonięte na razie. Tam siedzą za kratami. HPN. O, pojazd specjalny. No, tak to wygląda. Ale spokój jest na razie w Sopocie. Na razie spokój w Sopocie, na razie nie widać tych wszystkich, którzy to rozrabiają. A na molo też spotkałem ekipę policjantów z tymi, jak to się nazywa, z pałkami i tarczami, nie? Także policja tutaj stoi, ale nie widać żadnych zamieszek jak na razie. O, w otoczeniu Sheratona, tam jest hotel. Stary hotel, Grand Hotel, tam jest. A tu jest kościół, kaplica pod wezwaniem Niebo Święcia Najświętszej Maryi i Panny, neogotycka, 1870 rok. Tutaj mamy kościół rzymskokatolicki. No, jak widać, polewaczki w akcji. No. Także mamy wszystkie ujęcia polewaczki. No i czekają panowie w polewaczce. No nie jeżdżą na różne demonstracje. Czy w Warszawie też kiedyś z Gdańska taką polewaczkę spotkałem. Bo nawet była w tym. Na 11 listopada przyjechała z Gdańska polewaczka do Warszawy nawet. Także takie rzeczy się dzieją, proszę Państwa. No także to w Sopocie pod kościołem polewaczki stoją. No Sopot 20 października, ciepło dzisiaj jest, motocykliści też się wybrali. Autobus też w kolorze niebieskim, tak jak polewaczka, pojechał na przystanku, linia 187. No i firma zatrudni kierowców autobusu kategoria D. No nie ma pracowników teraz już, z tego co wiem, to nawet Ukraińców się zatrudnia, żeby tylko pracowali. No bo pewnie mało płacą naszym kierowcom, nasi kierowcy do Anglii jeżdżą, też autobusami jeżdżą. Coś wiem na ten temat, bo miałem brata Andrzeja, który był kierowcą autobusu. Niestety już nie żyje.
Umaraka umarł. Pozdrawiam z Sopotu. Sławomir Ziembinicki, Czerwony Korsarz, kontradmirał Morskich Dumy Strzeleckich. Ahoj.